Muszę przyznać, że niezła z nas drużyna. Z moim intelektem, siłą Kratosa i pani... Mądrością? Magią? Talentem do tolerowania twojej obecności? Myślałem raczej o brutalności. Może być. Coś ciekawego? Mogę go dla ciebie naprawić. Chociaż byłabym wdzięczna, gdybyś znalazł moją kulę. Choć robię to za darmo. Jasne, sklep otwarty. Ale ja jestem dobry! Powiedz tylko słowo! Herby rodowe? Nie odmówię. Ktoś powinien je zachować, nawet jeśli wanowie nie chcą. Kupię to! A później zarobię majątek, kiedy wanowie zechcą to odzyskać. A skąd wy w ogóle się znacie? Bo nie mogę ujawniać spraw gildii. Trzeba szanować te wszystkie tajemniczości. Słucham? Powiedzmy tylko, że Brock i ja od dawna mamy pewne wspólne interesy. Dokładnie. Jak pakowanie nas w tarapaty. A potem... wyciąganie cię z nich. Co? To tylko przeważnie prawda. I co, ta odpowiedź cię zadowala? To mi wystarczy.
Znalazłeś już kulę? O co chodzi? Zginęłam, a wy mi pomożecie. Oczywiście, Gunhildo. Czego ci trzeba? Gdy przybyli Einherjerzy, musieliśmy jakoś stawić opór. Zaproponowałam magię Selgi. Rozumiem twoją desperację, ale to niezbyt rozsądne. To prawda. Na szczęście zamordowano mnie, zanim mój umysł wypaczył się jak ich umysły. Uwolnijcie ich. Oczywiście. Magia Seidr wybacza wszystko bez litości. Te biedne dusze są w agonii. Więc przyniesiemy im śmierć. To jak możemy się tam dostać? Nie możemy. Przeszkadzają nam te fnącza. Dusze moich druhów wciąż są spaczone, prawda? Dajcie im umrzeć i spocząć. Kolejny fragment starego pancerza Lundy. To już prawie pełny zestaw.
Tam muszą być sługi Seidr. Lepiej poszukajmy innej drogi. To był dobry pomysł. To jak się czujesz po powrocie? Jakbym wcale nie wróciła. Wszystko się zmieniło. Jestem tu kimś obcym. Znam to uczucie. Pojawiło się runiczne słowo. Widzisz? Megim. Teraz już dotrzemy na miejsce ślubu. Połóż kres ich cierpienia. Ah!
Im bliżej jesteśmy, tym większy czuję ucisk w piersi. Na pewno chcesz to zrobić? Konfrontacja z przeszłością ma swoją cenę. Nie mam wyjścia. Już za długo żyję z tym bólem. Może nie uwierzysz, ale byliśmy szczęśliwi. Przez chwilę łudziłam się, że pokój będzie wieczny. Może to był mój błąd. Chciałam jedynie ochronić bliskich. Nie masz się czego wstydzić. Mimo wszystko zawiodłam.